Pani Ewo, jak Pani podobała się dzisiejsza gala? Nie widziałam całej, bo dojechałyśmy z fundacyjnej innej imprezy. Natomiast no, widziałam pokaz mody. Widziałam, że była bardzo dobra energia, bardzo miłe buzie uśmiechnięte, więc myślę, że wszystko było fajnie. Jak to jest być osobą, która pomaga innym? Pani znana właśnie z tego w Polsce, że Pani pomaga wielu innym osobom, bezinteresownie. No, kompletnie normalnie, no bardzo poprawia się jakość życia i jest lepsza wymiana energetyczna, spotyka się ludzi, którzy są otwarci i coś chcą zrobić. Pani Izo, jak Pani podobała się dzisiejsza gala, na której Pani właśnie zaprezentowała się jako modelka podczas pokazu mody? Mnie się podobają wszystkie gale, które organizuje Laura Łącz i prowadzi. Jest moją przyjaciółką nie tylko na planie klanu, ale i w życiu. A proszę powiedzieć, jakie ma Pani plany na najbliższy okres? Mam na uwadze plany artystyczne. W tej chwili jestem w trasie z budką suflera, znaczy wczoraj przyjechałam na 2 dni, także mam wielką przyjemność uczestniczyć, być świadkiem tej ostatniej trasy zespołu Budka Suflera, z którym w 80 roku zaczęłam właściwie tę swoją błyskotliwą karierę. Co było na dzisiejszej gali, proszę powiedzieć w skrócie, Pani jako prowadząca? To znaczy, była to impreza w ramach Akademii Dobrego Stylu Klubu Integracji Europejskiej, klubu, do którego moja agencja organizująca ten dzisiejszy pokaz należy od wielu, wielu lat, ale również była to impreza w cyklu, druga jej część, wiosenne i jesienne metamorfozy gwiazd, to znaczy wymyślone przeze mnie pokazy mody w wykonaniu aktorek i piosenkarek, a czasem i sportsmenek, bo kiedyś modelką była Otylia Jędrzejczak na przykład. Tak więc to po prostu była impreza jedna z cyklu takich, którymi się zajmuję od wielu, wielu już lat. Proszę powiedzieć, za co Państwo dzisiaj dostaliście nagrodę od Europejskiego Forum Przedsiębiorczości, jednocześnie właśnie zostają członkami tej organizacji? Tak, za to, że jesteśmy studiem, które rozwija się bardzo szybko, kreuje wizerunek gwiazd, firm i przedsiębiorców nowych, młodych, dlatego dzisiaj ta nagroda. My kochamy ludzi, chcemy, żeby ludzie kochali nas i żyli z pasją. To jest dla nas najważniejsze, bo my żyjemy z pasją. Jak Pani podoba się Polska? Postrzegam Polskę jako kraj, który otwiera się coraz bardziej na świat, który jest jak wulkan eksplozywny i który dla nas jest czymś bardzo wielkim. Proszę powiedzieć, jak Pani podoba się dzisiejsza gala, dzisiejsza impreza artystyczna? Dzisiejsza gala nie tylko mi się podobała z punktu widzenia artystycznego, to znaczy pod kątem różnorodności strojów, ale też z powodu działań charytatywnych, które niesie za sobą. Działań, które mają na celu pomoc, i to jest właśnie piękne. Powiedz, w jaki sposób właśnie rozpoczęła się Twoja współpraca właśnie z tą organizacją, która dzisiaj jest gospodarzem tejże gali? Oj, już, że tak powiem, moja współpraca trwa jakiś czas, gdyż poza tym, że współpracuję długo z Laurą, łączy się przyjaźnimy, to także z Basią Jończyk, wiceprezes Klubu Integracji Europejskiej, już miałem przyjemność występować kilka razy na takich bardzo ważnych eventach. Jak Tobie podobała się dzisiejsza gala? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wiele gwiazd, wiele fajnych, ciekawych ludzi, bardzo fajna atmosfera, pyszne jedzenie, więc jest fajnie. Powiedz, co właśnie zaskoczyło Ciebie na dzisiejszych pokazach, między innymi, że jedna z gwiazd polskich wzięła udział jako modelka. Myślę, że fantastyczną sprawą jest to, że właśnie na wybiegu modelkami były gwiazdy, że tak powiem, polskiego dużego formatu. Pani Izabela Trajanowska jako osoba bardzo mi imponuje. Zresztą miałam przyjemność z nią rozmawiać na ten temat. Jest to trochę nawet związane z moim dzieciństwem, ponieważ wyśpiewałam kiedyś jej piosenką pierwsze miejsce w Mistrzostwie Przebojów. Także jestem oczywiście wielką, wierną fanką pani Izabeli. Zobaczyć ją dzisiaj na wybiegu było dla mnie
wspaniałą sprawą. Czy ta impreza to będzie cykl imprez kolejnych? Na pewno jest to pierwsza impreza z cyklu Akademii Dobrego Stylu Klubu Integracji Europejskiej. Będą przyznawane statuetki pod nazwą Gracja, opatentowaną przez panią prezes Barbarę Jończyk, i będziemy je wręczać. I chciałam to podkreślić, bo to był jakby mój taki pomysł i idea. Nie koleżankom młodym, celebrytkom czy aktorkom, które z racji tego, że grają przez kilka miesięcy w jakimś popularnym serialu, ubierane są przez stylistów, a same nie mają o modzie i dobrym stylu zielonego pojęcia przeważnie, tylko będą nagradzane panie, które całym swoim życiem zapracowały na to, żeby być ikoną i wzorem dobrego szyku, stylu i elegancji dla młodszych koleżanek.